Powiększenie, Jan Ratajczak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszym studiu gościmy Karolinę Szymkowiak. Witam. Witam. Z pokojowego patrolu WOŚP, koordynatorka projektu, o którym dziś mówiliśmy w Kronice Lubuskiej. Najmłodsze dzieci, wasi podopieczni, dziś uczyli dorosłych pasażerów akurat na dworcu kolejowym w Zielonej Górze, jak udziela się pierwszej pomocy. Skąd w ogóle pomysł na taką akcję? Jest to, akcja się wzięła od tego, że najpierw instruktorzy WOŚP prowadzili pod nazwą program Ratujemy, Uczymy Ratować nauczycieli. Ci później przeszkalali swoich uczniów. I tak się nawiązała taka jakby współpraca z nauczycielami. My chcieliśmy to pokazać, jak prosto nauczyć się pierwszej pomocy przy wykorzystaniu na przykład dzieci. Oni są najlepszym przykładem do tego, dlatego nazwa dzisiejszego programu była Pierwsza pomoc to dzieci nieprosta. I faktycznie taka się okazała? Ci pasażerowie potrafili udzielać tej pierwszej pomocy? Pasażerowie nie potrafili, byli zaskoczeni, jak dzieci to wykonują. Mówią, że strasznie byli przerażeni tym, że oni potrafią, a oni nie byli w stanie. No właśnie, i chyba to jest bardzo ważne, żeby od najmłodszych lat już uczyć udzielania tej pierwszej pomocy. No bo później, kiedy już przychodzi gimnazjum czy liceum, trudno zapamiętuje się, jakie czynności powinno się wykonywać, a też one się ostatnio zmieniły, no i być może faktycznie ci starsi ludzie potrzebują takich szkoleń. Może nie tylko, że trudno, ale to, że już w starszym wieku człowiek się boi udzielać po prostu. Ma taki jakby, no młodsze dziecko, jak się już nauczy tego od właśnie najmłodszych lat, później to wykonywać będzie częściej. A starszy, jak się już nie uczył od najmłodszych lat, ciężko mu później, no po prostu, no to kwestia nawyku. Tak, jak już od najmłodszych lat, to dzieci są chętne, a później już w starszym wieku ciężko się nauczyć. Jak dzieci podchodziły do tego tematu? One się nie bały podejść do dorosłych, poprosić ich o to, żeby ich nauczyć? Jak to wyglądało? Nie, dzieci to latały po całym dworcu, można powiedzieć, zapraszając. No, można powiedzieć, że były przejęte tą, bo już przyszły takie zestresowane, ale z kolejną godziną coraz bardziej same nawet zaczęły uczyć inne dzieci, bo przyszła też inna szkoła, która w podobnym wieku. Myślę, że dobrze było. Dobrze wszystko poszło, tak. Wszystko wyszło. To może porozmawiajmy o tym, jak faktycznie udziela się tej pierwszej pomocy. Co jest najważniejsze i co wykonujemy w pierwszej kolejności? Najpierw, gdy zobaczymy osobę poszkodowaną, musimy sprawdzić, czy jesteśmy bezpieczni. To jest pierwszy warunek. Później jesteśmy bezpieczni, to znaczy trzeba zabezpieczyć teren wokół tego poszkodowanego, tak? Nie, nie. Musimy się rozglądnąć, czy na przykład nie ma jakichś kabli, czy na przykład smycz też nie leży, bo może być pies, który też by mógł zagrażać nam, bo tak. No, czy coś nie spadnie na nas. O takie bezpieczeństwo. Co dalej? Później podchodzimy do poszkodowanego i sprawdzamy, czy jest przytomny. Wykonujemy to potrząsając go za ramię i głośno wołając, czy pan mnie słyszy, albo co się stało. Jeżeli jest przytomny, to możemy go ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, tak? Ale też przed tym jeszcze, gdy jest na przykład ktoś wokół nas, głośno albo wołamy, jeżeli nikogo nie ma. I najważniejsze jest to, żeby do osoby mówiąc, przepraszam, jak masz na imię, odpowiadając nam, mówimy, czy możesz wezwać pomoc. To jest najważniejsze, bo osoby, które, no jak powiemy, czy możesz wezwać pomoc, później udaje, że to nie o nią chodziło, tak? I to jest najważniejsze. No, jeżeli... Czyli trzeba zachować komunikację, tak? To jest na pewno dosyć ważne. A co jeśli ten poszkodowany jest nieprzytomny, już zupełnie nieprzytomny? Ta procedura, i nie oddycha, tak? Tak. Jest taka sama? Tak, jak przed chwilą mówiliśmy, od tego zaczynamy. Od bezpieczeństwa, tak. I co dalej? Wzywamy, jak już powiemy, że osoba, która ma nam wezwać pogotowie, wtedy sprawdzamy, czy osoba oddycha. Musimy udrożnić drogi oddechowe i przysłuchując się, licząc do 10, sprawdzamy, czy oddycha, czy jego klatka się podnosi, czy czujemy jego ciepło na policzku. Jeżeli nie, to przechodzimy wtedy do resuscytacji, czyli 30 uciśnięć i 2 wdechy. Teraz jest zmiana, że można skupić się na samych uciśnięciach, bo wiadomo, ludzie się boją wykonywać wdechów. Tutaj ważne też jest zabezpieczenie samego siebie. To jest chyba też jedna z podstaw udzielania pierwszej pomocy. No wiadomo, jeżeli mamy rękawiczki, założymy, no
taka osoba, która przypadkowo zobaczy, no nic nie ma, tak? Ale jeżeli na przykład właśnie tylko robimy same uciśnięcia, to już może pomóc. Jeżeli widzimy, że osoba krwawi na przykład czy coś, to staramy się nie robić wdechów. I to przydatne, już może pomóc. Przydatne na pewno pod ręką jest lusterko, aby sprawdzić ten oddech. No i przede wszystkim apteczka. Po co sięgamy do apteczki w pierwszej kolejności? Znaczy, no lusterko, można to wyczuć na policzku, albo obserwując właśnie klatkę piersiową. Mhm. No wiadomo, lusterka może nie być, tak? To patrzymy na to. W apteczkę no, nie każdy nosi przy sobie, ale już jest, to najważniejsze, żeby tam były rękawiczki, gazy i oczywiście opaska uciskowa. To znaczy? Proszę kontynuować. Opaska uciskowa jest potrzebna do tego, że na przykład jakby osoba miała jakoś krwotok czy coś, uciskamy mu mocno tą wtedy, owijając rękę. Mhm. Wzywamy pogotowie, czekając na pogotowie, co robimy? No jeżeli osoba nie, jest nieprzytomna, ale oddycha, tak? Jest, to układamy udzielamy ją może... tej pierwszej pomocy do momentu przybycia pogotowia. Jeżeli oddycha, tak? Jest przytomna, to położymy ją w pozycji bocznej ustalonej, czyli takiej bezpiecznej, no i obserwujemy, tak? Sprawdzamy jej, czy dalej no, oddycha i w takiej pozycji ją zostawiamy, aż do przyjazdu, ale bacznie przy niej stoimy, ją obserwujemy. Jeżeli nie oddycha, to po tych resuscytacjach ciągle uciskamy, bez przerwy, chyba że już będziemy naprawdę wykończeni, albo ktoś nas zmieni. A tak to musimy wykonywać aż do przyjazdu karetki. Często też obawiamy się, udzielając tej pierwszej pomocy, aby nie zaszkodzić temu poszkodowanemu, jak temu zapobiec i czy faktycznie trzeba się obawiać, trzeba mieć takie obawy. No już bardziej zaszkodzić nie możemy, mogę tak powiedzieć. Żebra zawsze się połamie. Zawsze się połamią, dwa przynajmniej, ale to nie zagraża mu życiu. Serce się tym nie przebije, więc należy udzielać pomocy. Mhm. Czy ten projekt będzie kontynuowany, będzie powtarzany, czy to tylko w Zielonej Górze, czy to w całej Polsce miało miejsce? Nie, to już jest druga edycja, wcześniejsza była w innych miastach. To będzie kontynuowane aż do końca roku, w każdą środę miesiąca, taką w środkową, jakby można powiedzieć, w środku miesiąca ta jedyna środa będzie taką akcją, która będzie no, w innych miastach też kontynuowana. Aż do skutku. Aż tak, aż ludzie się nauczą i zaczną się nie bać udzielania pierwszej pomocy. Mhm. A czy tylko dzieci? Chodzi mi tutaj o wasz pokojowy patrol. Czy tylko dzieci uczą tej pierwszej pomocy? Czy ci starsi członkowie też tym się zajmują? Czy są jeszcze jakieś inne akcje poza tą, o której dziś rozmawiamy? Czy tylko dzieci w tych akcjach, tak? Czy... Tak, czy też dorośli, czy wy sami jako pokojowy patrol szkolicie, udzielacie kursu? My szkolimy kurs? Na Woodstocku, mamy swoje stanowisko i tam szkolimy też, udzielając pierwszej pomocy. A dzieci zostały teraz wykorzystane do pierwszej pomocy, ponieważ chcieliśmy pod nazwą Pierwsza pomoc to dziecinne proste pokazać właśnie, że może to być naprawdę proste. Mhm. Przekonało to hasło tych pasażerów, którzy wysiadali z pociągu? No dziś można powiedzieć, że na dworcu nie było aż takiego ruchu, ale było kilka osób, które naprawdę chciały się nauczyć, nawet próbowały, nie bały się, więc... Mhm. To naprawdę duży problem, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo. Jest to zauważalne gołym okiem, że faktycznie nie potrafimy tej pierwszej pomocy udzielić. Nie wiemy, jak się za to zabrać, boimy się. Właśnie, boimy się, tak, to jest to... Może nie to, że nie umiemy. Może każdy umie, ale się boi. Lęk jest najgorszym w tej sytuacji, tak? Mhm. W tej sytuacji stresowej jak sobie też poradzić? Bo to też jest ważne. Czy, nie wiem, głęboki oddech, na pewno szybki telefon na pogotowie, ale jak sobie poradzić z tym stresem, żeby udzielić tej pierwszej pomocy? Na pewno telefon. Samo wezwanie pogotowia też jest pomocą, tak? No ze stresem, no jak wiadomo, każdy sobie... Ale też są osoby przechodzące, które możemy poprosić o pomoc. Nie musimy sami być przy tym, tak? Mhm. No jeżeli już jesteśmy sami, no to no postarać się chociaż, tak? Udzielić tej pierwszej pomocy.
Dobrze, życzymy w takim razie powodzenia w kontynuacji waszej akcji, bo to naprawdę wspaniałe przedsięwzięcie, nauka i też pokazanie tego, że warto i trzeba znać mechanizm i metody pierwszej pomocy. Karolina Szymkowiak była dziś naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.